No dzień dobry. Pokażę Wam na przykładzie tego bzu. On jest też ładny, pełen. Jak pobierać zrazy? Czyli na zrazy bierzemy pędy jednoroczne, czyli to, co ma co kawałek liść i pąk. I obcinamy te listki króciutko, centymetr od pędu głównego. Tak, żeby został nam kawałek ogonka. O, i to jest tak zwany zraz. Czyli kawałek ogonka i pończek. Pęd urósł w tym roku. Koniecznie musi to być taki pęd. Ja go sobie odkładam, bo przywiozłem tu taki super szlachetny. Żółty. I teraz robimy sobie miejsce na naszym dzikim bzie. Tak, czyli tak, żebyśmy mieli gdzie założyć, gdzie zaszczepić. O. I teraz tak, możemy to szczepić na bzie, czyli na lilaku. Albo jeszcze lepiej można szczepić, okulizować na ligustrze. Wtedy nie będziemy mieli tyle odrostów korzeniowych. W ogóle odrostów korzeniowych nie będzie lilaka. Czasami się zdarza, że gdzieś tam przy ziemi wypuści liguster, ale możemy go fajnie odciąć i już nie odrasta. Także polecam szczepienie na ligustrz, okulizację. No i co? Robimy. Michalina może tu podejść gdzieś tak. Popasz się trochę. Robimy nacięcie w poprzek pędu. Tak? I teraz robimy nacięcie wzdłuż. Odchylamy ostrzem lekko tą skórkę. I pobieramy oczko do okulizacji. Czyli 1,5 cm pod oczkę. Zdejmujemy cienko skórę. Nóż się cały czas przesuwa. Tak? Nóż się cały czas przesuwa. Tak to powinno wyglądać. I teraz łapiemy za ogonek. Tak, i będziemy starać się to wcisnąć za tą skórę. Przesuwamy w dół. Skóra sama się rozchyla, jak jest dobra miazga, a wtedy tylko można okulizować. I teraz na tym miejscu poprzecznym odcinamy nadmiar tego naszego oczka, żeby wszystko było schowane. Tak? I teraz tak. Ja założę sobie ze dwa oczka na jednym, bo chcę mieć pewność, żeby ta okulizacja mi się przyjęła. I żebym nie stracił roku. Tak, zdejmuję sobie oczko. Nacinam w poprzek. Teraz robię nacięcie wzdłuż pętu. Odchylam lekko korę. I wsuwam oczko. Jadę. Ten ogonek bardzo jest potrzebny, żeby tą operację można było zrobić. I tak to wygląda po wsunięciu. Odcinamy nadmiar na poprzednim cięciu i teraz zostaje nam tylko owiązać. Zaczynamy zawiązywać. Czyli łapiemy jeden koniec paluchem i najeżdżamy tą samą folią. I teraz tak. Ten kawałek listka zostawiamy na wierzchu. Tak, i zakończenie polega na tym, że przez tą pętelkę wkładamy nasz koniec i szybko zaciskamy tą samą stronę, którą wiązaliśmy. Tak, tu i najeżdżamy na tą folię. I teraz już tylko dookoła, folia się sama trzyma. I pod ogonkiem. Teraz jak najbliżej oczka. I teraz robimy pętelkę. Przeciskamy. I
zaciskamy w tym samym kierunku, co żeśmy wiązali. Folię można zdjąć dopiero na wiosnę, można zdjąć jesienią. Tak, znakiem, że oczko się przyjęło, będzie cytrynowy kolor tego szczątka ogonka. To znaczy, że on dojrzał i opadnie. Tak jak na normalnym drzewie. Jeżeli szczarnieje, jest podejrzenie, że to oczko się nie przyjęło, bo po prostu zgniło. Tak, i ten ogonek też zgnie. Na wiosnę, jak oczko jest przyjęte, sprawdzamy to lekko nadrapując tą skórkę od tego oczka. Jak jest zielone, to obcinamy pęd nad oczkiem króciutko i hodujemy nową roślinkę już z tego pąka, co jest pod tym listkiem. I cała filozofia. No i jak widać, pięknie rośnie, ale to zmyłka. I nie wszystko złoto, co się świeci. Tu żeśmy założyli oczko lilaka, o tak z góry, żeby było lepiej widać. Widać, piękne oczko, pięknie się przyjęło. Podkładka ścięta tuż nad oczkiem. I już mamy taki ładny, mały pęd. Lilaczek odbija od samego dołu nowymi pędami. Ja sobie go wytnę, wykopię tu jesienią i będę miał nowego lilaka. Zaszczepiłem sobie taką ładną odmianę spotkaną u jednej pani na ogródku. O, i zostawiłem tylko ten pęd, który wypuszcza z tego oczka. To jest moja odmiana szlachetna o pożądanych przeze mnie kwiatkach. Taką okulizację możemy już zrobić w czerwcu, bo iglaki szybko wypuszczają, szybko kwitną i już praktycznie po kwitnieniu możemy pobrać sobie zrazy i oczka do takiej okulizacji. Na przyszły rok będzie on przesadzony, czy w tym roku jesienią. Za 2 lata powinny pokazać się pierwsze kwiatki. Okulizację taką czy szczepienie też można zrobić na zwykłym liguszcze, który sadzimy na żywopłot. Ukorzenić ładny długi pęd i zaokulizować u góry. Będziecie mieli lilaczka na pniu, który nie będzie wydawał Wam takich licznych, krzaczastych odrośli. Co jest bardzo ważne, bo jest przy tym dużo pracy. Sprostowanie tylko nie iglaków, tylko krzewów, tak? O to tak, chodziło. Tak, tak. No czasami się człowiek przejęzyczy, zwłaszcza w takim stresie. Po prostu dałem tu temu liliaczkowi nowe życie. No i to jest duże, duże, ogromne wydarzenie. Powiem Wam, że to jest ogromna satysfakcja. Jak zrobimy to sobie sami. Tu Wam pokażę kwiatki przy okazji bzów. Tak, tam zobacz, taki piękny bordowy. Biały. Tutaj niebieskie. Tu niebieski. Nad nimi jeszcze ta buła. Różowa to dełcie. No i lilaki.